Dzień dobry! No i to znowu my, więc tak jak mówiliśmy w poprzedniej części, teraz jest decydujący wyścig. Wyścig czy... Fettel pójdzie w górę, czy spadnie z drabinki, jak to się mówi. No to lecimy! Nie ma na co czekać. Dobra, niech będzie na 3, bo możesz sobie zrobić większą przewagę. Dobra. No to lecimy. Oj. Znam Chiny. No to próbujmy, no. Jest decydujący wyścig, więc. Tak. Więc głosujcie! A właśnie. Teraz jest wszystko możliwe. Głosujcie teraz. Kto dojedzie na pierwszym miejscu. Nie, przepraszam, źle mówię. Typowanie. Wytypujcie. Oczywiście Fettel, Fettel zaczyna z pierwszego miejsca, więc. Niestety, trzeba będzie się sprężyć, bo zobaczyłem. Nasi drodzy widzowie, zróbcie typowanie, na jakim miejscu kto dojedzie, na jakim ja dojedzie. Dobrze, Michałku, spokojnie, skupmy się, bo jedziemy. Jedziemy. Ja jak zwykle z 10. Barciello. Rubens. A tutaj tak łatwo nie pójdzie mi jak na... Aha, no już, zimne opony. Tak, zanim się je rozgrzeje, to tak, już... Tak. Które jesteś? Na razie 10, ale to się wszystko jeszcze zmieni. No, ja jestem 5. Mam nadzieję, że się zmieni. Coś no, słabo mi hamuje coś teraz, nie wiem dlaczego. Pierwsze okrążenie. Masa przede mną, zaraz będzie wyprzedzona. Przede mną Hamilton. Rosberg przede mną. A, widzę duet na pierwszym i drugim miejscu Red Bulla. Czyli twój najgroźniejszy rywal jest na pierwszym miejscu teraz. Weber jest drugi. Mhm. Dobra, ja już ich wyprzedziłem. Czyli już jestem. Na którymś tam miejscu, nie powiem. Niech to będzie tajemnica dla was. Tak jest. Żeby nie było oczywiste. Żebyście trochę mieli. Że tak powiem. Trochę napięcia. O, dobrze powiedziane. Będziemy budować napięcia. Tak. Trochę niepewności. Tak, jest. I zaczynamy drugie okrążenie, oczywiście. Tak. Więc na razie nie zdradzę, jakie są wyniki. Niech to będzie ciekawostką dla was. Oczywiście. Nie musicie wszystkiego wiedzieć. Tak, na chwilę obecną. Na chwilę obecną. A po wyścigu. Tak. A po wyścigu na pewno już się wszystkiego dowiecie, tak. Kto jest górą, a kto... Dołem. Dołem. Albo kto jest głową, a kto jest szyją. Tak jest, tak jest. Na którym jedziesz? Miejsce? Nie powiem, chociaż wszyscy na pewno widzą. Na teraz ja... jestem na prostej, 8 bodajże chyba. Przepraszam bardzo, sprawdź dobrze. 7 może. No to teraz jadę, a teraz to już mam prostą, mogę o 6 jesteś. Masa jest za tobą, trój przed tobą. Ale zostawmy to wszystko dla naszych widzów. No ja jak zwykle nie mogę wyhamować na jednym zakręcie, bo przy tej najdłuższej prostej właśnie. Właśnie na tej, co chyba teraz Grzesiu jedzie. Aha. Tak, i tutaj nie za bardzo mogę wyhamować. No to ze mną nie ma problemu, bo ja bardzo ładnie, powiem ci, wyhamowuję. Jestem zadowolony z tego pojazdu, po prostu... Pojazdu bolidu. Bolidu, dobrze.
Dobrze, niech będzie i bolid, proszę bardzo. O, drugie miejsce masz, brawo. A dlaczego? Tak dalej. Tak jest, tak jest. Fetel, czyli najgroźniejszy. No właśnie, Fetel, proszę państwa, już jest za mną. Więc no, wszystko teraz w moich rękach. Tak. A w moim bolidzie. O! Dobrze powiedziałem. Teraz to już niestety nie jestem nicą, na którym miejscu jestem, bo widać już, na którym miejscu jestem. Tak więc... jest, tak jest. Dokładnie. Więc długo w napięciu was nie trzymałem. A szkoda. Ale trzymajcie kciuki, żebym ja oczywiście utrzymał swoje kochane drugie miejsce. Bardzo mi na tym zależy. Może nawet i pierwsze. Nie, na pewno pierwsze to na pewno. I chociaż widziałem cię na mapie, że jechałeś. No więc jesteś blisko, nie? Zapewne. Nie, tylko widziałem cię po drugiej stronie. Po drugiej stronie. Po drugiej stronie mapy. Grzesiu, chyba nie chcesz, żebym ten odszedł z tego świata. Nie, 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 broń Panie Boże. No ja myślę. Zostań z nami jak najdłużej. Ale niestety, czekaj teraz nasz, oczywiście niestety, ale czeka nas pit stop, więc już mnie wołają, już mnie tam zapraszają. Troszkę mam prostej drogi, ale miejmy nadzieję, że... No muszę zajechać do pit stopu niestety, ale... O, jedziemy do pit stopu, tak. Więc mam nadzieję, że... Chłopie, tylko utrzymać to drugie miejsce. Trochę relaksu teraz. Rozprostuj sobie ręce, tak palce. Jest. Nie, dawaj do ciebie trzymam na tym stopie. Jestem nadal drugi. I oby tylko się udało. I jedziemy dalej. No proszę państwa, jedziemy dalej. Czwarte okrążenie. I wszyscy jadą za mną. Ale proszę państwa, powiedziałem, że ja się nie poddam. Jak bez walki. Jak pielgrzymka i... Jak pielgrzymka na Jasną Górę. Tak. Albo do Częstochowy. Częstochowa jest bliżej, więc pojedźmy do Częstochowy. O, pojeździłoby się trochę po Polsce. Tak. A najbardziej po świecie. Gdzie tu jest ten pit stop? Bo ja jeszcze nie zjeżdżałem. Dobra, już widzę chyba. Jest. Mam. Zmniejszą prędkość. Dobra. Jaką przewagę mam nad subami? 48. Proszę państwa, więc teraz głosujcie, bo jest naprawdę teraz... Jest ciekawie. Tak. Jest teraz naprawdę ciekawie, jak to się wszystko skończy. Najlepiej niech wszyscy typują przed wyścigiem. Tak. Zagrajcie po prostu w totolotka. Tak. Zobaczycie, czy macie szczęście, czy nie. Tak jest. A i nie inwestujcie w nasz przebiegły bank. Nie, to nie jest bank. ING? Nie, ING. ING. Bank Wschodni. Z Renault dawnego. A miałem na myśli Alpen Gold. Inwestowanie w złoto. O, widziałem banery ING. W tej grze teraz. Mm-hmm. O, widzę ING.
Bravissimo! Więc tak. Mamy kolejny raz dublet, na szczęście. I zaraz zobaczymy. I teraz, proszę Państwa, jest chwila prawdy. Wiemy, na którym dojedzie. Ciekawe, jak żeście głosowali. Jestem bardzo ciekaw, ale no. Zobaczmy wyniki. I. O, Fetel spadł. W tym wyścigu na piąte miejsce. A punkty? 30. Tak jest, proszę Państwa! Prawie. 18 punktów Fetel. Albo jak ja to lubię na niego mówić w cudzysłowie, Speter. Speter. Tak. Speter, Butek. Butek. No, Kogutek. Weber, Rosberg, Trulli, Troll, Massa, Hamilton. No tak więc oczywiście, takie są właśnie teraz wyniki. O, proszę bardzo. Red Bull ma 34, a niestety 3 pozostałe, 3 miejsca od końca po 0. Niestety. Ferrari w tym roku są słabe. Tak, najlepszy jest Brown GP i Red Bull. No i dajmy, że Williams, no 11, no. Tak, pierwsza trójka. Po 11 jeszcze ma Toyota. Tak, pierwsza trójka się liczy. Tak jest, pierwsza trójka. No tak. No dobrze, no to zakończyliśmy już trzeci wyścig. Zapraszamy na czwarty. Teraz krótka, mała przerwa, a za chwilę wracamy na czwarty. Więc trzymajcie się i oglądajcie dalsze losy. Tak. Jak to jeszcze wszystko może się zmienić. Tak. To się tylko, że to ma się pierwsze, drugie miejsce, a za chwilę może mieć się ostatnie. Tak jest w sporcie, niczego się nie jest pewnym. Tak jest. Więc wracamy po przerwie.